Przed chwilą zakończył się pierwszy kongres progresywnych organizacji pozarządowych zorganizowany przez Forum Postępu. Sukces? Ten kongres spełnił oczekiwania organizatorów? Ja myślę, że tak, dlatego że to po pierwsze ten kongres zebrał kilkanaście organizacji, które były obecne intelektualnie, które zaprosiły grono osób, które z nimi współpracują, które wzięły udział w dyskusjach, panelach. Także po pierwsze to jest sukces, że udało się zebrać większość postępowych organizacji z Polski. Po drugie to, co było istotne, że jednak na kongresie dominowała cały czas diagnoza. Czyli wzięliśmy na warsztat kilkanaście tematów, przyjrzeliśmy, jaka jest aktualna sytuacja, w jakim kierunku w tej chwili Polska się rozwija, w jakim kierunku Europa się rozwija, świat się rozwija. Natomiast rzeczywiście diagnoza dominowała, było jednak widać już kilka takich postępowych propozycji, które być może na kolejnych etapach naszej działalności przekują się jednak w takie kwestie programowe, które potem będą mogły być wykorzystane przez partie lewicowe, które są bliskie jakby tym progresywnym ideom.